Ekscelencjo, księży biskupie Edwardzie, ordynariuszu diecezji kaliskiej, drodzy księża biskupi, Teofilu, Łukaszu, drodzy księża wszystkich stopni, godności, wielebne siostry zakonne, kochani pielgrzymi, a także wszyscy biorący udział w tej Najświętszej Eucharystii. Chcę wypowiedzieć bardzo mocne zdanie na początku tego słowa, które kieruję do was. A mianowicie, że kalisz stał się szczególnym miejscem formacji chrześcijańskiej dzięki bogatym w treść spotkaniom pierwszoczwartkowym. To właśnie trwa 15 rok tych rozbudowanych pierwszoczwartkowych spotkań, które są transmitowane przez telewizję Trwam, Radio Maryja, Radio Rodzina i inne media, dzięki czemu nie tylko my, przebywający tutaj w tym sanktuarium, ale także ci, którzy duchowo jednoczą się z nami, mogą umacniać swoją wiarę, pogłębiać swoją więź ze świętym Józefem i kształtować swoją duszę, aby żyła dla Boga. To właśnie te niezwykłe spotkania poprzez klimat modlitwy, interesujących kateches i wywiadów o różnej tematyce, którym przewodzi ksiądz prałat Leszek, również poprzez i dzięki tym poruszającym świadectwom osobom zaproszonym. I na końcu muszę powiedzieć, że dzięki również tej Eucharystii, która zamyka cały blok formacyjny i która jest źródłem i szczytem tego wszystkiego, co nazywamy zbawieniem człowieka. Trzeba powiedzieć, że po tych spotkaniach też poznaję księży biskupów, bo w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest proszony inny biskup. Nie tylko z Polski, ale nieraz przyjeżdża i z Kazachstanu. To właśnie jest piękna sprawa. Wielu ludzi czeka na te pierwsze czwartki miesiąca. Chcą jakby wtopić się w tę atmosferę, która panuje w tym sanktuarium. Chcą odnowy duchowej. Możemy powiedzieć, że obserwując udział w nabożeństwach, możemy powiedzieć, że przybywa tych pielgrzymów i to z różnych stron. Te wiodące tematy, które są powtarzane, ale ciągle naświetlane z innego punktu widzenia, jak ochrona życia poczętego, prawo do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, albo ukazywanie piękna i wartości małżeństwa i rodziny, tak bardzo są nam potrzebne w życiu powszednim. A oprócz tego pogłębia się nasza więź ze świętym Józefem, bo te wszystkie troski i radości odnosimy do tego, który odegrał tak ważną rolę w życiu Kościoła Świętego. Trwający nadzwyczajny rok świętego Józefa jeszcze bardziej kieruje nasz wzrok na oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Zbawiciela. I dostarcza nam nowych okoliczności, abyśmy otrzymali bogatsze, obfitsze łaski, stając właśnie przed tym świętym. Jesteśmy wszyscy dłużnikami. Dłużnikami na początku Ducha Świętego, który zainspirował takie rozbudowane pierwsze czwartki miesiąca i
na początku zainspirował biskupa Stanisława Napierałę, pierwszego biskupa kaliskiego, a później podtrzymał tę inspirację w stosunku do kolejnego ordynariusza, aktualnego ordynariusza, biskupa Edwarda Janiaka. To właśnie winniśmy nieustannie dziękować Duchowi Świętemu, że nas inspiruje, że nas mobilizuje, że podsyła nam ciekawych ludzi i pozwala nam też w tych spotkaniach uczestniczyć. Mogę powiedzieć, że księża biskupi miejscowi zawsze starają się być obecni na tych spotkaniach. Chciałbym dzisiaj też publicznie podziękować telewizji Trwam i Radiu Maryja, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi. Przez 14 lat co miesiąc wysyła swoich redaktorów, a także obsługę techniczną, aby mogły się odbywać transmisje tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. To właśnie dzięki tym transmisjom na całym świecie pragnący spotkania ze świętym Józefem mają tę możliwość odnowić swoją miłość, więź z tym świętym, który jest tak bardzo drogi każdemu wierzącemu i żyjącemu Ewangelią. Obserwuję od lat te spotkania i mogę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla duszpasterzy, którzy tutaj czuwają nad tymi nabożeństwami. Patrzę na księdza prałata Jacka Plotę i jego współpracowników, jak oni nie tylko organizują i szukają sposobów, ażeby te spotkania były bogate, ale sami w nich uczestniczą, sami są tutaj z nami obecni. Dzisiaj, patrząc na prezbiterów obecnych w prezbiterium, część z nich przyjechała z grupami, chwała takim kapłanom, a część to są kapłani diecezji kaliskiej. Włączają się w najświętszą ofiarę. Przez to pokazują, jak ważne są dla naszego życia religijnego właśnie te spotkania. Pierwszoczwartkowe spotkania modlitewne nawiązują do aktualnych spraw dotyczących każdego z nas. Mogę powiedzieć, że jesteśmy teraz w szczególnym okresie, okresie wakacji i urlopów. Jest to wielkie wezwanie dla rodzin, aby właściwie te wakacje i urlopy przeżyć, ażeby ten czas wolny od nauki szkolnej, od zajęć zawodowych, od tych zajęć w domu owocnie wykorzystać. I mogę powiedzieć, że ten czas daje szereg propozycji. Są liczne pielgrzymki. Widzimy, że są też proponowane różne rekolekcje oazowe i kościoła domowego, i innych grup, które istnieją przy parafii. Patrzymy na różne obozy harcerskie, ministranckie. Są też organizowane przez siostry zakonne, przez kapłanów wakacje z Bogiem. Ale coraz częściej zauważamy, że rodzice z dziećmi, jako taka rodzinna wspólnota, udają się razem, by przeżyć ten czas. I dlatego też ciągle stawiamy sobie pytanie, jak my, chrześcijanie, powinniśmy ten czas urlopów i wakacji przeżywać. Szukamy podpowiedzi. Również i dzisiaj, słuchając Ewangelii, słuchając pierwszego czytania, próbujemy znaleźć coś, co będzie podpowiedzią dla nas,
żyjących współcześnie. Święty Mateusz, Ewangelista, pokazuje nam ten moment z życia Pana Jezusa, kiedy przynoszą do Jezusa człowieka sparaliżowanego, a więc tego, u którego doszło do porażenia nerwów. Nie może sobie sam już poradzić. Potrzebuje kogoś, kto mu służy. I oto znajdują się dobrzy ludzie, którzy przynoszą tego paralityka przed oblicze Jezusa. Jezus widzi ich wielką wiarę i dobroć. I stając właśnie przed tym paralitykiem, mówi: ufaj, synu, odpuszczają się twoje grzechy. Ci, co z dalsza obserwowali Jezusa i słyszeli Jego słowa, w duszy powiedzieli: bluźni, jakim prawem, jak On może uzurpować sobie taką władzę odpuszczania grzechów? A Jezus od razu miał tę możliwość wglądu w duszę człowieka i powiedział: dlaczego złe myśli nurtują wasze serca? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? I właśnie wtedy, żeby udowodnić, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów, powiedział do tego paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. Ci, co przynieśli tego paralityka do Jezusa, chcieli uzdrowienia fizycznego. Chcieli, żeby od tej pory sobie jakoś mógł sam poradzić. Ale Jezus, patrząc na tego człowieka niepełnosprawnego, miał możliwość odczytania i innych potrzeb, jakie tkwią w tym człowieku. Między innymi potrzeb duchowych. I dlatego rozpoczął od uzdrowienia jego duszy, a później przystąpił do uzdrowienia jego ciała. Okazuje się, że w człowieku może być również to życie duchowe sparaliżowane. Może dochodzić do tego, że człowiek właśnie nie żyje w pełni, nawet wtedy, kiedy ma urlop. I dlatego też Jezus, mając taką władzę, uzdrowił całego człowieka sparaliżowanego. Kiedy wybieramy się na wakacje, na urlopy, warto właśnie uświadomić sobie, że po pracowitych chwilach spędzonych w szkole, czy w zakładzie pracy, czy w domu, trzeba pomyśleć właśnie, czy nie potrzeba nam takiej pełnej, całościowej odnowy naszego życia. Kiedy słyszymy słowa wstań i chodź, to przypominają nam się te spotkania w konfesjonale. Kiedy klęczymy, na koniec kapłan wypowiada słowa: i ja odpuszczam tobie grzechy, idź w pokoju. A więc dokonuje się w nas uzdrowienie. I dlatego też ci, którzy jadą na urlopy albo u samego początku starają się, żeby być w stanie łaski uświęcającej, nie być sparaliżowanym duchowo. Oni nie mają problemu, żeby w niedzielę znaleźć czas na mszę świętą. Te osoby spokojnie modlą się codziennie. Te osoby zachowują Boże przykazania. Nie wstydzą się przyznawać do swojej wiary. Potrafią rozmawiać z innymi na tematy religijne. Biorą do ręki czasopismo katolickie, książkę katolicką. No bo właśnie ta strona duchowa u nich nie choruje. I dlatego trzeba dzisiaj pochwalić te rodziny, które przed urlopem czy zaraz na początku idą wspólnie
do świątyni i korzystają z tego, aby uzdrowić swoją duszę, aby w czasie wakacji można było spokojnie leczyć zarówno jeden wymiar życia człowieka, jak i korzystać z tego drugiego wymiaru. I ostatnia refleksja, którą chcę się dzisiaj ze zgromadzonymi pielgrzymami podzielić, mianowicie pierwsze czwartki miesiąca w Kaliszu pogłębiają naszą więź z Bogiem, ale pogłębiają w sposób szczególny tu, w tym sanktuarium, więź również ze świętym Józefem. Patrzymy na obraz. Już to było wspomniane przez kapłana, który głosił katechezę. Na obrazie w środku Jezus, trzymający za dłonie Matkę Najświętszą i opiekuna świętego Józefa. Patrząc właśnie na ten wizerunek, uświadamiamy sobie, jakim szlachetnym był małżonkiem święty Józef. Jak umiał zachować się w trudnym momencie jego życia. I dzisiaj podziwiamy to jego tak, kiedy anioł mówi: nie oddalaj swej małżonki, a mówił to w imieniu Pana Boga. Albowiem z Ducha Świętego poczęło się to, co ma się narodzić. Będzie Synem Najwyższego. I właśnie to posłuszeństwo świętego Józefa i sposób odniesienia się do Maryi świadczy o jego wielkości. Dzięki również Józefowemu tak Bóg mógł realizować swój plan zbawienia. I trzeba powiedzieć, że święty Józef jest współuczestnikiem tej wielkiej tajemnicy odkupienia człowieka. I dlatego zawsze właśnie będziemy wdzięczni świętemu Józefowi za to, czego dokonał już przez sam ten fakt, że staliśmy się uczestnikami uwolnienia nas od grzechu pierworodnego. Kiedy jesteśmy w tej bazylice, w tym sanktuarium, odżywają te wszystkie wspomnienia, gdzie święty Józef był obecny i przy narodzinach, i przy tej ucieczce do Egiptu przed Herodem. Patrzymy na świętego Józefa, jak on szedł z Marią do Jerozolimy i gdzie zagubił się wtedy Jezus. Przypominamy i uświadamiamy sobie, że przez 30 lat Józef był bardzo blisko Jezusa, kiedy on wzrastał, kiedy przygotowywał się do tej misji. I dlatego też, kiedy przybywamy tutaj, to cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tej modlitwie, w tym nabożeństwie, w tych wszystkich zawołaniach, które podpowiadają nam duszpasterze. Ale jednocześnie jesteśmy zachęceni, żeby otwierać nasze serca na te zawołania spontaniczne, płynące z naszego serca, abyśmy prowadzili dialog osobisty ze świętym Józefem. Dlaczego nie możemy pytać Józefa, co robić, aby zachować wierność małżeńską aż do końca życia? Dlaczego mamy nie pytać, jak przyjmować narodziny dziecka? Jak wychowywać dzieci, aby żyły zgodnie z przykazaniami Bożymi? Dlaczego mamy nie pytać, jak być ojcem, jak być matką, mężem, żoną czy człowiekiem rzetelnej pracy? To wszystko nam jest potrzebne. Potrzebne w ciągu szarych dni, kiedy dotykają nas różne problemy, ale też i kiedy przychodzą radości, żeby się tym podzielić ze świętym Józefem. Żeby uświadomić, jak bardzo to orędownictwo wpływa również i na naszą kondycję duchową. Drodzy w Chrystusie,
Święty Józef jest dla nas wzorem świętości i posłuszeństwa. Jest dla nas orędownikiem, ale też i jest wezwaniem do naszego apostolstwa. Nie wystarczy dbać o swoją kondycję, o swoją świętość. Nie wystarczy być zjednoczonym ze świętym Józefem właśnie jako pojedynczy chrześcijanin. My musimy też myśleć o drugich. Musimy innym pomagać, aby dostąpili odkupienia. Mogę powiedzieć, że żyjemy z jednej strony w pięknych czasach. Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Doświadczamy wielu dobrych zmian, ale jak słyszeliśmy już w komentarzu w katechezie, że jeszcze jest dużo do zrobienia. Jeszcze to, co spotykamy, nie możemy nazwać, że to są czasy łatwe. Obce ideologie chcą niszczyć fundamenty naszej wiary. Chcą niszczyć model małżeństwa, rodziny, wychowania potomstwa. Widzimy, jakie sprzęgnięcie jest w tej walce, ażeby nie dopuścić do ustawy, która chroniłaby życie poczęte. Widzimy, jak musimy być silni i odważni, żeby przeciwstawiać się temu złu, żeby bronić dobra, które stanowi o pomyślności naszej. Słuchaliśmy krótkiego fragmentu księgi proroka Amosa. Amos to był prorok wyznaczony przez Boga jako pasterz, aby upominał naród wybrany w tych momentach, kiedy on nie zachowywał Bożych przykazań, kiedy popierał zło, kiedy lekceważył przymierze zawarte z Bogiem. I ten prorok nawet szedł do króla, do jego najbliższych współpracowników, ale oni go nie chcieli słuchać. Chcieli go wyrzucić poza granicę swojego pobytu. I zakończył naród wybrany źle. Został podzielony. Przyszły różne klęski, przyszły liczne cierpienia. My też mamy uczestnictwo w misji prorockiej poprzez sakrament chrztu. My też jesteśmy wezwani do tego apostolstwa. Chcę wszystkich pocieszyć, że widzimy też i dobre zwiastuny. Okazuje się, że oddolnie świeccy wierzący potrafią nam proponować rzeczy, które bardzo są pomocne w odrodzeniu naszego narodu. Na przykład różaniec bez granic w intencji pokoju, w intencji naszej ojczyzny i Europy. Ile ludzi skorzystało z tej propozycji? Patrzymy, dni pokuty. Na Jasną Górę zjechało tak dużo ludzi, że porównywalne to jest z 15 sierpnia, z głównym odpustem na Jasnej Górze. Patrzymy na marsze życia. To właśnie świeccy nas organizują, żebyśmy wędrowali i upominali się o to. A przecież też świeccy dążą do tego, abyśmy mogli poprzez parlament stworzyć to zaplecze, odpowiednie ustawodawstwo, które zabroni nam właśnie niszczyć życia poczętego, a także będzie się upominało o osoby niepełnosprawne i chore. Drodzy w Chrystusie, cieszmy się, że jesteśmy u świętego Józefa. Józef zawsze napełnia nasze serce nadzieją. Święty Józef w najtrudniejszych sytuacjach życiowych umiał wskazać właściwą
drogę. Dlatego radując się obecnością świętego Józefa, pamiętając o tym, że on jest naszym opiekunem, któremu zawierzamy swoje życie, módlmy się na koniec do naszego patrona. Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, jesteś dla nas wzorem życia prawego, kroczenia drogą świętości i pielgrzymowania do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Niech Twoje orędownictwo i łaski płynące z roku jubileuszowego wzmocnią nasze siły fizyczne i duchowe, abyśmy z wiarą i nadzieją, pełni miłości, budowali żywą wspólnotę Kościoła Chrystusowego. Amen.